Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane, stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach, dopasowany do Twojego stylu życia. Witam Cię serdecznie w 33. już odcinku podcastu Biznes Ninja i tym razem czeka na Ciebie odcinek wywiad. Wywiad z Pawłem Tkaczykiem. Jest to osoba, której myślę, że wielu z Was nie muszę przedstawiać, no ale on przedstawi się sam na początku wywiadu. W każdym razie jest to osoba znana na polskiej scenie marketingowej, zajmująca się też storytellingiem. Paweł prowadzi swoją firmę i pomaga innym biznesom strategicznie w ich promocji, marketingu i tak dalej. I jest to bardzo ciekawa rozmowa. Zachęcam Cię serdecznie do jej przesłuchania. Poprosiłam Pawła, żeby wszedł troszeczkę w szczegóły najważniejszych trendów w marketingu w 2021 roku. Mimo, że jest luty, myślę, że jest to jak najbardziej aktualny temat, ważne trendy, które nie tylko pewnie w tym roku, ale będą się rozwijać dalej w kolejnych latach, więc warto się im przyjrzeć. Posłuchasz w tej rozmowie między innymi o takich rzeczach, jak będzie wyglądać przyszłość bez ciasteczek, tak? W tej chwili już giganci tacy jak Facebook i Google dopasowują się do nowych wymagań rynku i prawa, jeśli chodzi o prawo prywatności. Więc bardzo ciekawy temat. Myślę, że musimy wszyscy liczyć się z tym, że dla nas, małych przedsiębiorców, tutaj też oznacza to duże zmiany w naszym podejściu i do tych zmian trzeba będzie się przygotować i adaptować powoli już teraz. Paweł mówi też o tym, że firma powinna być wydawcą. Co to dokładnie oznacza? Posłuchaj w rozmowie. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawy trend i bardzo praktycznie można do niego podejść. Natomiast mówiliśmy w sumie o 7 różnych trendach, także o tym posłuchasz już w rozmowie, ale chcę Ci też o tym powiedzieć, że oczywiście to, że trendy są, nie oznacza, że musimy się stosować do każdego z nich. Jeżeli byśmy chcieli podążać za każdym trendem, to być może trudno byłoby nam dostosować się, znaczy w ogóle osiągać nasze cele. O planowaniu mówiliśmy w poprzednim odcinku podcastu, czyli zapraszam Cię do odcinka 32. I tam też mówiłam o tym, że warto być elastycznym, że warto zastosować tak zwaną zwinność, tak, czyli adaptować się szybko do zmian, no ale z drugiej strony nie możemy być też taką chorągiewką na wietrze, także ja radzę Ci przysłuchać, jakie trendy do Ciebie przemawiają, z czym trzeba się liczyć, że po prostu będą zmiany na rynku i do tego trzeba się zaadoptować. Które rzeczy dla Ciebie może są mniej ważne lub nie jest to dla Ciebie strategiczny ruch i w związku z tym nie warto za każdym trendem podążać. W tej rozmowie sam Paweł też mówi, bo zadałam mu takie pytanie na temat jednego z trendów, czy on stosuje te rzeczy u siebie w biznesie. No i okazuje się, że oczywiście też nie wszystkie, więc warto o tym pomyśleć w sposób krytyczny. Bardzo ciekawa rzecz, mówiliśmy też o nowej formie social media. Dla mnie to była zupełnie nowa informacja, także myślę, że bardzo ciekawie Paweł o tym mówi i
warto wyciągać wnioski, warto popatrzeć, co się dzieje na rynku, także mam nadzieję, że wychwycisz też z naszej rozmowy właśnie, no, że zupełnie nowe social media powstają. Możliwe, że dla Ciebie to będzie też ciekawa nowa wiadomość. Pozdrawiam Cię serdecznie i oczywiście życzę Ci dużo przyjemności i przede wszystkim dużo pożytku z tej rozmowy, abyś mogła przełożyć ją jak najbardziej praktycznie na Twój biznes. Jeżeli rozmowa będzie Ci się podobała, zostaw swój komentarz, zostaw recenzję podcastu. Będzie mi bardzo miło ją przeczytać. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, a Tobie dużo przyjemności teraz już w czasie słuchania. Dzień dobry, Pawle. Cześć. Witam Cię w podcaście Biznes Ninja. Dzień dobry, Lidio. Cześć. Miło Cię powitać tutaj zdalnie oczywiście, ale jednak troszeczkę międzynarodowo, między Polską a Holandią dzisiaj nagrywamy. Chciałabym oczywiście, żebyś na początku powiedział kilka słów o sobie, chociaż myślę, że wiele osób Cię już zna. Ja czasami pokazuję Twoje książki, gdzieś tam zresztą na półce z tyłu są, Zakamarki Marki, Narratologia, a trzecia grywalizacja leży u góry na półce jeszcze do przeczytania, także, okay. także to tak wiadomo od razu, że jesteś autorem książek, a powiedz jeszcze troszeczkę, co poza tym robisz. Zawsze jak się przedstawiam, mówię cześć, jestem Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Taką mam fuchę. Znaczy, zgadza się, słyszałam. Czasem przychodzę do ludzi poopowiadać im różne rzeczy. Czasem piszę, jakieś książki mi się zdarzyło napisać, natomiast to, co robię najczęściej, ja pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. To znaczy mam firmę od 20 lat, 28 grudnia moja firma skończyła 20 lat. Gratuluję. Dzięki, która zajmuje się budowaniem silnych marek, to znaczy jestem strategiem marki. Bardzo mocno wierzę, że dobra marka to jest świetnie powiedziana historia. Wierzę, że są ludzie, którzy mają, wiesz, super produkty, mają świetne firmy, sami są świetnymi markami osobistymi, natomiast nie zawsze się przebijają na rynku tak, jak na to zasługują, dlatego że nie potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby to miało ręce i nogi. A jest do tego wiedza i struktura. No i o tych ręcach i nogach ludziom czasem opowiadam, a czasem ludziom pomagam, jakby w ten sposób to wygląda. Super, dzięki. Dla mnie jesteś też takim, jak mogę dopowiedzieć, guru marketingu w Polsce. To znaczy, nie jeżeli lubię ja słowa myślę guru, o. Nie? Także... No dobra, to specjalistą, no nie wiem, ekspert też różnie się ludziom kojarzy, ale ja jeśli myślę o marketingu i storytellingu, to myślę Paweł Tkaczyk, więc. Cieszę się bardzo. Pawle, a właśnie. Już przechodząc powoli do tematu naszej rozmowy, ja przeczytałam niedawno, to był albo koniec grudnia, albo początek stycznia, Twój artykuł na temat trendów w marketingu na 2021 rok. I właśnie pomyślałam sobie, byłoby świetnie, gdyby Paweł się zgodził opowiedzieć tutaj moim słuchaczom i słuchaczkom troszeczkę więcej o tych trendach, troszeczkę wejść w te właśnie w te tematy. No bo jeszcze jest ciągle początek roku, chociaż my nagrywamy 1 lutego, ale no i myślę, że jeszcze można zaliczyć to do początku roku. Jeszcze pierwszy kwartał, jeszcze ciągle może niektórzy się zastanawiają nad tym, jak to podejść do tego roku, czy moje plany są odpowiednie, czy jak to w ogóle ugryźć, jeśli chodzi o marketing. Wiadomo, że dużo się dzieje na świecie u nas, jeśli chodzi ciągle o pandemię, ale biznes trzeba robić, więc jak do tego biznesu podejść w 2021. Więc takie pytanie do Ciebie, jakie Ty te trendy w marketingu widzisz, obserwujesz, czy mógłbyś troszeczkę nam o nich opowiedzieć? Wiesz co, widzę dwa mega trendy, czyli takie rzeczy, które będą rzutować na mnóstwo rzeczy. Pierwszy, to jest pandemia oczywiście, to nic odkrywczego, nadal po pierwsze będziemy pracować z domu, no bo ta już nawet nie wiem, która fala jest, nie wszystkie biznesy się otwierają,
My też zmieniamy z tego powodu nasze nawyki, to znaczy, że zaczęliśmy więcej zakupów robić przez internet, to jest czas kwitnięcia dla wszelkiego rodzaju biznesów amazonopodobnych i tak dalej, i to jest taki jeden trend, tak? Czyli pandemia, praca z domu, zdalność, brak zaufania do drugiego człowieka, tak? Dlatego, że ta pandemia nam zrobiła jedną straszną rzecz, to znaczy, że to, co nas czyniło ludźmi, społecznością i tak dalej, to nam zabiera, tak? Nie zbliżaj się do drugiego człowieka, bo może być chory, może cię zarazić. Więc dopóki te szczepionki nie będą, ludzie nie będą wyszczepieni na wystarczającym poziomie, nadal będziemy traktować obcych ludzi jak intruzów, nawet bliskich nam ludzi jak intruzów, i to jest takie troszeczkę destrukcyjne. Tak, i troszeczkę chyba przez to zamknięcie też dziczejemy, że tak powiem, przynajmniej ja po sobie obserwuję, że się trochę odzwyczajamy od kontaktu z ludźmi, no bo no, tak długo teraz już musimy być ostrożni. A słyszałam wczoraj przez przypadek w podcaście, którego słucham, że też jest cytowane badanie na temat, no bo wiadomo, że my jako ludzie mamy tą naszą mimikę twarzy, wyrażamy nasze uczucia, kiedy mówimy, kiedy się komunikujemy na różny sposób, nie tylko przez słowa. No a maseczki okazuje się, że też właśnie bardzo duży mają wpływ na spojrzenie człowieka na człowieka, bardziej wrogo niż przyjacielsko, powiedzmy. No bo nie widzisz połowy twarzy, nie? Tak, więc ten brak zaufania, o którym mówisz, na pewno tutaj to też jeszcze przez to jest potęgowane. No więc właśnie, to jest jedna z takich rzeczy. Dużo rzeczy z nami zostanie, nawet jeśli pandemia się skończy. To znaczy, że my częściej zamawiamy jedzenie na wynos. Częściej robimy zakupy przez internet. Rzadziej wychodzimy do sklepu dla samej przyjemności wychodzenia do sklepu. I z powodu tej nieufności jeszcze dużo takich nawyków z nami zostanie, więc to jest taki pierwszy megatrend, na który trzeba się przygotować. Natomiast drugi megatrend jest dużo bardziej technologiczny, już nie ludzki, ale technologiczny, to znaczy wojna pomiędzy modelami biznesowymi reprezentowanymi przez Facebooka, czyli takim modelem, gdzie mówiąc najprościej, produkt czy usługa jest za darmo, dlatego że zbieramy twoje dane. Czy też mówiąc po marketingowemu, jeśli coś jest za darmo, to ty jesteś produktem. A po drugiej stronie barykady stoi Apple z jego modelem biznesowym, który mówi prywatność przede wszystkim. Natomiast Apple pokazał właściwie od czasu napisania tego artykułu, bo ja ten artykuł, o którym ty mówisz, napisałem w grudniu 2020 roku. W zeszłym tygodniu w Brukseli była taka duża konferencja dotycząca prywatności i na tej konferencji Tim Cook, czyli szef Apple'a, miał rewelacyjne przemówienie na temat tego, w jaki sposób oni widzą swój model biznesowy, widzą swoją rolę, i to nie jest tylko kwestia, że tak powiem, powstrzymania Facebooka i danych, tylko on powiedział, że generalnie oni się widzą w takiej grze, gdzie technologia nam służy, a nie my służymy technologii. To znaczy, że Facebook jest nastawiony. Tim Cook nigdy nie użył słowa Facebook w ogóle w całym tym przemówieniu, natomiast cudowność polega na tym, że właściwie słuchasz tego, co on mówi, i jesteś w stanie sobie wyobrazić tylko jedną firmę, która robi takie rzeczy w ten sposób. I on na przykład mówił o tym, że spędzamy czas przed mediami społecznościowymi napędzanymi przez algorytmy. Algorytmy, które mają tylko jeden cel, utrzymać naszą uwagę. I teraz jeśli my jesteśmy napędzani jakimiś ekstremistycznymi, politycznymi poglądami, to algorytm będzie nas karmił tak naprawdę jeszcze większą ilością tych ekstremalnych, politycznych poglądów, tylko dlatego, żebyśmy spędzili więcej czasu przed ekranem, tylko dlatego, żebyśmy więcej czasu jakby między tymi wiadomościami. Tak, i ostatecznie jesteśmy w takim naszym bąblu, bo jak już ten temat bańka jakiś tam nam powiedzmy dokarmiono i już w to weszliśmy, to potem już jakby się okazuje, że wszystkie newsy są tylko na ten temat, a to dlatego, że algorytmy wyłapały, że akurat to jest nasz temat, nie? Tak, i Cook powiedział, że taki algorytm nie dba o to,
w jaki sposób to wpływa na nasze życie, że my się radykalizujemy, że pomiędzy tym grudniem, kiedy napisałem artykuł, a tą konferencją był marsz na Capitol w Stanach Zjednoczonych, gdzie ci goście, którzy właśnie byli karmieni takimi radykalnymi politycznymi newsami, bardzo często fałszywymi, ale znowu algorytmu to nie obchodzi, zrobili rzeczy w prawdziwym świecie. I Cook mówił, że Apple jako firma chce się temu przeciwstawić. To znaczy on mówił, bardzo pięknie mówił, nie? O tym, że technologia powinna pomagać ci pójść spać o właściwej godzinie, a nie cisnąć cię jeszcze przed ekranem, żebyś się nie wyspał do pracy i tak dalej, i tak dalej. Różne takie rzeczy. Natomiast konsekwencja tego to jest fakt, że Apple na przykład odcina aplikacje w swoim ekosystemie od śledzenia, albo nawet nie odcina, tylko pozwala użytkownikowi wybrać. Zmienia ten proceder z opt-outu, czyli możesz się wypisać, a jeśli się nie wypiszesz, to śledzimy wszystko, na opt-in, czyli musisz się świadomie zapisać na śledzenie. I Facebook już w swoich komunikatach ostrzegał z jednej strony inwestorów, z drugiej strony oni robią taki spin PR-owy, że to najbardziej zaszkodzi małym przedsiębiorcom, którzy się reklamują. Natomiast znowu wrócę do Cooka. On powiedział, reklama bez śledzenia istniała przez kilkanaście dekad, tak? Że możemy ją liczyć spokojnie w setkach lat i ona sobie spokojnie da radę bez tych algorytmów śledzenia. Natomiast to, co robią te algorytmy śledzenia, my już mamy je wystarczająco dużo, żeby przekonać się, że one nie robią nic dobrego. Więc się przygotować na to, że nie będziemy już korzystać z Pixela Facebooka na naszych stronach internetowych ani z Google już Analytics? Już praktycznie nie możemy. To znaczy, że oczywiście, że znowu po drugiej stronie tej barykady stoi też Google, czyli kolejna firma, która w jakiś sposób jednak kolekcjonuje te dane i nimi zarządza. Natomiast co się zmienia już na froncie? Po pierwsze przeglądarki, praktycznie wszystkie oprócz Google Chroma stwierdziły, że nie pozwalają na ciasteczka firm trzecich. To znaczy, że odpalenie ciasteczka z serwera Facebooka na twojej stronie internetowej, czy ten piksel Facebooka, o którym mówisz, jest już troszeczkę bardziej problematyczne. To samo dotyczy Google Analyticsa i śledzenia, więc tutaj zmienią się te rzeczy. Google odpalił Analytics 4, Facebook odpalił nowego piksela, natomiast liczba danych, do których mamy dostęp jako reklamodawcy, drastycznie zmalała, troszeczkę mniej możemy na nich polegać i ten megatrend właściwie sprowadza się do tego, że mniej polegać na nich powinniśmy. Czyli właściwie ja jestem wielkim fanem pytania ludzi, którzy wchodzą, nie wiem, na moją stronę, o to, nie wiem, no zapisz się na newsletter. To jest taka świadoma decyzja, bez żadnych ciasteczek, bez śledzenia, bez niczego. Zapisz się na newsletter. Jaka tematyka cię interesuje i tak dalej. I ja wtedy tak naprawdę używam tych danych, które użytkownik mi dał, a niekoniecznie danych, które wynikają ze śledzenia, bo jeśli twój biznes polegał na właśnie gromadzeniu danych ze śledzenia, to na tych danych będzie można dużo mniej polegać. I to są dwa takie mega trendy, które będą kształtować marketing niekoniecznie w 2021 roku. W zasadzie powinniśmy już usunąć Facebook, Pixela Facebooka i Google Analytics, ten kod śledzenia też z naszej strony. Nie, natomiast nie możemy na nim tak bardzo polegać, to jest jakby jedna rzecz, więc jeśli twój biznes polegał na tym, że nie wiem, nawalasz retargetowanymi reklamami, to się może okazać, że te reklamy nie będą docierać do dużej liczby. Trzeba patrzeć na inne opcje. Trzeba patrzeć na inne opcje i to tak naprawdę prowadzi nas do kolejnego trendu, czyli takiego trendu, który mówi, to twoja firma jest wydawcą. To nie Facebook jest wydawcą, tylko twoja firma jest wydawcą. I teraz te dwa trendy, właściwie one się miksują, te dwa megatrendy, one się miksują w tym zjawisku, czyli w 2019 roku my mogliśmy ludzi zaprosić do restauracji i mieć takie marki, w których większość doświadczeń marki jest poza online'em. Jest właściwie, wiesz, no doświadczasz, jesz to jedzenie. Natomiast w 2020 roku ten procent doświadczeń poza online'em drastycznie się zmniejszył, co oznacza, że my jako marka musimy znaleźć sposób na zaangażowanie klienta
no online, kurde blady, tak? Jakby nadal jesteśmy restauracją. Tak, nadal jesteśmy restauracją, natomiast no nie mogę wokół tego klienta tańczyć z moimi kelnerami, nie mogę serwować mu zapachu i tak dalej, bo tego się nie da przetransmitować przez internet. Więc firma jako wydawca to jest jakby troszeczkę wyższy poziom trendu, który nazywał się wcześniej marketing treści, czy też content marketing. Dlatego, że content marketing polegał na tym, że mówiliśmy bądź obecny w życiu twoich odbiorców, publikuj coś, natomiast i tak jakby znakomita większość doświadczeń twojej firmy to będą oni, którzy przychodzą do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili ja, jeśli nie wiem, sprzedaję ciuchy, czy jestem restauratorem, czy sprzedaję farby, to muszę zabrać się za wydawanie gazety dla ludzi, którzy lubią gotować w domu. Biorę wydawanie gazety w cudzysłów duży, tak? Ale rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, ale chciałam się... To nie jest tylko reklama, nie? Że to nie jest tylko reklama, ale to jest inspiracja dla ludzi, którzy gotują w domu. To jest inspiracja dla ludzi, którzy robią remont. To jest inspiracja dla ludzi, którzy, nie wiem, robią zakupy przez internet, ale oni nie tylko przychodzą do mnie kupować, ale oni też czytają, oni oglądają i tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie to o to, Pawle, zawsze chodziło w marketingu treści, w content marketingu, to znaczy content marketing, z tego przynajmniej co ja wiem i rozumiem, zawsze polegał na tym, nie na opieraniu się o reklamę, czyli o treść reklamy, tylko właśnie o publikowanie treści na temat, co na te tematy, które interesują twojego odbiorcę, potencjalnego klienta, w kontekście oczywiście tego, co robisz w biznesie. Więc w sumie jaka jest ta różnica, jeśli chodzi o to, że publikuje treści jako firma, a teraz staje się wydawcą. Wydawcą to mam nadzieję, że nie chodzi o to, że każdy teraz będzie wydawał książki i publikacje, tylko coś innego. Co to jest? Chodzi o podejście do swojego kanału jak do publikacji. Czyli to nie jest tak, że musisz robić publikacje papierowe czy jakiekolwiek inne. Natomiast w momencie, kiedy masz newsletter i ten newsletter do tej pory służył ci do właściwie pchania zniżek czy czegokolwiek innego, to już nie o to chodzi. I teraz jest kilka takich podzjawisk. Pierwsze to jest cykle. Czyli w momencie, kiedy mamy wydawcę programu telewizyjnego, to ten wydawca myśli o tym programie nie w kategorii kolejnego odcinka, tylko myśli w kategorii cyklu, na przykład sezonu czy czegokolwiek innego. To jest coś, co obserwujemy powoli w podcastach, natomiast to jest coś, co przeniesie się na, nie wiem, Instagramy, na mailingi, na inne rzeczy, tak? Cykle, żeby ludzie wiedzieli, kiedy oczekiwać następnego odcinka, bo to zwiększa ich zaangażowanie, to zwiększa ich zainteresowanie. Druga rzecz to jest kwestia gości, czyli mój kanał nie jest już tylko mój, ale zapraszam ludzi, z którymi mogę właśnie czy zrobić wywiad, czy cokolwiek innego, dlatego że to zwiększa zainteresowanie, zwiększa zasięg, daje mi dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia, niż ja, który naparzam właściwie cały czas swój komunikat, tak, bo to się wyczerpuje, nie? Więc mamy to takie troszeczkę poszerzenie. No i trzecia rzecz to jest kwestia planowania takiej integracji kanałów, czyli mamy tę samą widownię, która, nie wiem, rano otwiera Instagrama, w południe jak biega, to słucha podcastu, wieczorem robi zakupy, a gdzieś tam po drodze przeczyta maila. I integracja tego wszystkiego, czyli nie już osobne rzeczy, tylko ja to nazywam może troszeczkę brzydko, przeganianiem społeczności między kanałami. Tak, to znaczy, że w momencie, kiedy złapię cię na Instagramie, to natychmiast ci mówię, przyjdź do mnie na stronę. Jak jesteś na stronie, to mówię, zapisz się na newsletter, z tego newslettera kieruję ci na YouTube'a i tak dalej, bo to są ci sami ludzie, tylko że te algorytmy, o których rozmawialiśmy wcześniej, które działają dużo gorzej w 2021 roku, one będą, ludzie będą w tych algorytmach przelatywać między palcami. Czyli to, że ja cię mam na Facebooku, nie znaczy, że zobaczysz wszystko, co ja publikuję na Facebooku. Ale jeśli mam cię na Facebooku, Instagramie, YouTubie i jeszcze w newsletterze, to prawdopodobieństwo, że zobaczysz to, co mam do powiedzenia, wzrasta mi wielokrotnie. I w taki sposób powinniśmy traktować tych naszych ludzi. Okej. Czyli ja tak podsumuję z tego, co rozumiem, bo to jest ciekawe, co mówisz, czyli jeżeli firma ma być teraz wydawcą, to w zasadzie dobrze było spojrzeć na
popularne magazyny, wziąć sobie któryś taki magazyn i spojrzeć, co oni robią, żeby interesować swoją publikę, tak, tym, co robią. Czyli właśnie tak jak mówisz, to są artykuły z gośćmi, tak, są zapraszani goście, są cykle, są jakieś tam stałe pozycje programu w różnych formatach, krótszych, dłuższych i tak dalej. I teraz warto sobie przyjrzeć się, co robi taki wydawca, i czy, jak ja to mogę przetłumaczyć na mój biznes. Tak dokładnie to widzę. To znaczy, że wiesz, bierzesz gazetę i tam są cykle, tam są sekcje, tam są goście i mapujesz to tak naprawdę na swój content marketing. Okej, super. Ciekawe. Rozwiązałeś też troszeczkę mój problem, bo ostatnio się zastanawiam, mam różne tematy, które chcę, o których chcę mówić i sama zauważyłam, że dążę do tego, żeby właśnie zrobić te cykle, bo jakoś inaczej to mi się nie klei, że tak powiem, że w poniedziałek piszę o procedurach, we wtorek piszę o czymś tam, a w środę, znaczy nie mówię, że zawsze piszę, ale powiedzmy, jestem na kanale i mówię coś o czymś tam, a teraz jeżeli sobie weźmiemy, że to są moje główne obszary jakiejś tam ekspertyzy, czy czymś, o czym chcę mówić i stworzę z tego osobne cykle, na przykład w tym miesiącu poświęcamy się temu, w lutym poświęcamy się temu, w marcu temu, no to to zaczyna też chyba dla naszego odbiorcy mieć bardziej ręce i nogi i zaczyna też angażować w temat głębiej. Tak to widzę, super. Tak to czuję. Mm-hmm. I teraz kolejnym trendem, który widzę, to jest, wydaje mi się, że to nie jest nowe, to jest przedłużenie czegoś, co robiliśmy wcześniej, ale to zyska na wartości, to jest coś, co nazwałem w artykule społeczność głupcze. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że marki, dobre marki gromadzą wokół siebie społeczności, które nie są uzależnione od konkretnego kanału. To znaczy, że taka społeczność może być spokojnie właśnie przeganiana pomiędzy kanałami. I ona jest do czegoś, tak? Ja w ogóle cały artykuł popełniłem jeszcze dawno temu, w zeszłym roku, o budowaniu społeczności. Natomiast z takich rzeczy, które warto wyciągnąć jako krótkie lekcje. Po pierwsze, nazywanie swojej społeczności. To znaczy, że jeśli masz już ludzi wokół ciebie, to weź ich nazwij, daj im samoidentyfikację, bo inaczej oni się, że tak powiem, albo sami się będą nazwą. Będą się lepiej identyfikować i będzie tak, im się to też lepiej podobać, powiesz, że są częścią tego. Tak. To jest tak jak, wiesz, masz społeczność wykopu, oni mówią o sobie Mirki, tak? Możesz to rozumieć, możesz tego nie rozumieć, możesz się śmiać, nie śmiać, ale oni o sobie tak mówią. Masz społeczność, która się nazywa, nie wiem, Foki Janiny, czy też Panie swojego czasu, czy, i tak dalej, więc... U mnie to są ninja, tutaj... albo biznes ninja, ale też no więc, dziewczyna, która robi takiego bardzo popularnego bloga na włosy, która występowała na konferencji małej, wielkiej firmy, u niej to są włosomaniaczki, jak przeczytałam. I też się śmiałam, ale rzeczywiście ona też nawiązuje i tam to jest dla początkujących włosomaniaczek, dla zaawansowanych włosomaniaczek, także jak najbardziej to fajnie działa. No więc mniej więcej w taki sposób to widzę. Druga rzecz to jest kwestia dania tej społeczności jakichś totemów, jakichś rzeczy, wokół których oni mogą się, że tak powiem, budować, tak? Niech to będzie kawa z Budzyńską, niech to będzie, nie wiem, jakaś foka, czy robienie sernika, czy cokolwiek innego. To jest coś, co absolutnie działa i to jest głupie, w sensie takim to nie jest coś, co rozwijać jako człowieka, natomiast toczenie totemów to jest taka czysto ludzka nasza... Kojarzenia, takie atrybuty. Dokładnie tak. Totemy, czy atrybuty, czy cokolwiek innego. I trzecia rzecz, która ma bardzo dużo wspólnego ze storytellingiem, którym się zajmuję, to jest kwestia wprowadzania do tej społeczności dwóch rzeczy. Po pierwsze to jest cel. Cel ma też dosyć dużo wspólnego z cyklami, tak? To znaczy, że nie wiem, czy zauważyłaś, jeśli na przykład, nie wiem, blogerka zachodzi w ciążę, to jej społeczność kibicuje jej na tej drodze do tam przygotowania pokoju dla maluszka i tak dalej, i tak dalej. I to się rozkłada na cykl. Ja nie mówię, żeby zachodzić w ciążę, żeby tam cykle robić, nie? Ale
Natomiast generalnie inne możliwości. Jasne, że jest mnóstwo możliwości. Wiesz, możesz pokazywać swojej społeczności, co chcesz osiągnąć w tym roku. Czyli mówisz, dobra, teraz zaczynam remont u siebie. Czy mówisz, teraz zamierzam się odchudzać, czy cokolwiek, tak? Ale to jest wtedy związane z biznesem, czy nie? Bo podałeś teraz kilka przykładów zupełnie niekoniecznie, niezwiązanych z biznesem. Właśnie niekoniecznie, wiesz, to znaczy, że tutaj mówimy o budowaniu społeczności wokół tej takiej twojej ludzkiej strony. Oczywiście, że firma też może czegoś chcieć. Tak. Bo jeśli masz społeczność niezbudowaną wokół marki osobistej, firma też może czegoś chcieć. Czyli nasza droga do otwarcia oddziału w Czechach. Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast to niekoniecznie musi być jakieś takie powiązane właśnie z twoją działalnością. Czyli nie musisz być dietetykiem, żeby się odchudzać. No w ciąży to wszyscy zachodzą z każdej branży, tak? Więc to wcale nie jest kwestia tego, że musisz być, wiesz, parentingowy, żeby ludzie cię śledzili w ciąży. Więc to... plus bohaterowie poboczni. Janina na przykład jest genialna w tym wszystkim. To znaczy, że ona z ludzi, zwierząt i totemów robi bohaterów swojej społeczności. W sensie takim, że z jednej strony jest redaktor Maxelon, który czeka na rozdział. Z drugiej strony jest kot. Kot jest na przykład ostatnim dodatkiem, który się często ciągle myje. Tak? I teraz obserwujesz Janinę, to widzisz, ten kot się myje i myje i myje i myje i ona uczy ludzi, żeby się tym jarali. Bo to się do tego sprowadza. Ona uczy ludzi, żeby się tym jarali. I potem, jeśli chcesz o czymś porozmawiać, czyli wybudować z nią relację na tej takiej ludzkiej stronie, to przecież nie będziesz rozmawiać o statystyce, o jakimś tam delta podziale czy coś tam, tylko mówisz, hej, jak tam kot, czy dalej się myje, nie? I wiesz, no, to jest takie ludzkie. A co u ciebie w takim razie... Pawle jest. Ja oczywiście, my znamy cię z Batmana i koszulek z Batmanem. Jakieś inne totemy, albo nazwa twojej społeczności, jest coś takiego? Czy jeszcze nie myślisz? Nie mam. Bardzo przyznaję, że to jakby zaniedbuję. W sensie takim, że kiedyś były Batcoiny, kiedyś były brylanciki jako nazwa społeczności i tak dalej. I zamierzam do tego wrócić. No bo to, wiesz, zwinąłem, zamierzałem przeprojektować i tak dalej, więc to. Ja nie jestem w to dobry, zupełnie poważnie mówię, zdając sobie sprawę ze swoich słabości, nie jestem dobry w emocje, ludzką stronę i tak dalej, więc raczej merytorycznie staram się to prowadzić, ale patrzę z zazdrością na ludzi, którzy... robią to w sposób dużo bardziej emocjonalny, dojdę do tego. No jest to dla mnie trudne, tak? Jakby z punktu widzenia jakiejś mojej osobowości, czy czegokolwiek. Po prostu z ciekawości nie chciałam cię tutaj postawić. Nie. Dużo łatwiej mi się to robiło, kiedy z Markiem nagrywaliśmy jeszcze podcast, dlatego że Marek był taką moją empatyczną stroną, nie? A ja byłem tym takim bardziej merytorycznym, a w tej chwili... nie za bardzo, więc to... Ale to nie postawiłaś mnie w żaden sposób. Pod ścianą. Ja sobie zdaję sprawę ze swoich słabości. Okej, czyli to temy. No, ja też od jakiegoś czasu, i to bardzo możliwe, że właśnie przez ciebie, bo ciebie znam przez podcast z Markiem i potem też zaczęłam cię obserwować, jestem na twoim newsletterze, ale potem gdzieś tam do tego dołączyła Janina i rzeczywiście jestem pod wrażeniem, jak ona buduje swoją społeczność. I tutaj widać, że wprowadziła rzeczywiście, tak jak mówisz, foki. Ja teraz wiem, o co chodzi, bo też czytam jej książkę, obserwuję ją. No ale wiem, jakby, kto to jest Janina i dlaczego foki? Nie? Osoby spoza absolutnie nie będą wiedziały już, o co chodzi. Okej, wracając do trendów, czyli mamy społeczność, ja z chęcią też podlinkuję tutaj pod podcastem twój artykuł na ten temat, bo też rzeczywiście go czytałam w 2020, także podlinkujemy go. Tam podejrzewam, że piszesz troszeczkę, znaczy chyba nawet pamiętam, nie tylko podejrzewam, o właśnie totemie, o nazwie i tych innych atrybutach społeczności. Tak. Super. Okej. Kolejna rzecz to jest coś takiego, co nazywa się, znowu, ekstrapolacja czegoś, co było wcześniej, treść generowana przez użytkowników. Czyli jeśli masz już tę społeczność, to możesz zmniejszyć sobie nakład pracy w generowanie choćby marketingu treści, przez to, że pozwalasz użytkownikom na generowanie tej treści, bo masz powtarzalne formaty. Czyli tak jak Ewa Chodakowska mówi, metamorfozy.
nie? I się okazuje, że nie musisz się strasznie starać, no bo wrzucasz na fanpage metamorfozę, no i wszyscy inni mówią gratulacje, było świetnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeśli masz taki format, pomysł czy cokolwiek, to jesteś w stanie sobie oszczędzić dużo roboty nad generacją właśnie takich treści przez nagradzanie użytkowników za podrzucenie czegoś takiego, powiedzenie im, hej, tędy droga. Tak? Więc to. Natomiast czyli zaproszenie ich do dzielenia się swoimi treściami w kontekście twojego biznesu w jakiś sposób, czyli może uzupełnianie tego, co ty robisz przez pokazywanie ich rezultatów, czy ich jakichś benefitów z tego, że coś tam zrobili, o czym ty mówisz. U mnie na przykład w społeczności rewelacyjnie działa proszenie o wszelkiego rodzaju rekomendacje. To znaczy, że czy rekomendacje książek, czy rekomendacje jakichś tam, nie wiem, gadżetów do firmy, oczywiście związane jakoś tam zawodowo, ale robi się tego zawsze, wiesz, kilka setek i to jest takie źródło skondensowanej wiedzy, jeśli, nie wiem, ja gdzieś tam w grudniu pytałem, jakie gadżety jako prezent świąteczny dla firmy. I wiesz, parę setek komentarzy i jeśli potrzebujesz, lokalna jakaś twórczość, niestandardowa, różne takie cudawianki. Cały bank pomysłów się pojawił. Tak, więc to. Natomiast takim trendem, który też uważam, że z nami zostanie jeszcze, on był bardzo, bardzo ważny w 2020 roku, to jest coś, co się nazywa zwinność. Ponieważ 2019 i wcześniej to był czas takiego, powiedzmy, liniowego rozwoju wydarzeń. To znaczy, że one się rzeczywiście, zmieniała się ta rzeczywistość wokół nas, ale nie w taki sposób gwałtowny, jak powiedzmy w marcu 2020, kiedy wszystko się pierdykło. I wszystko zmieniło kierunek, tak? I jeśli miałaś coś zaplanowane, to jest spora szansa, że to się nie zadziało, tak? Te zmiany zaczęły się robić gwałtowne. Ja się o tym przekonałem dosyć boleśnie, o tym braku zwinności, bo ja na przykład planuję swoje wpisy w mediach społecznościowych na miesiąc do przodu. Czyli siadam sobie, nie wiem, dzisiaj jest 1 lutego, kiedy nagrywamy, więc ja sobie siadam, dzisiaj mam taki dzień, że planuję sobie na miesiąc do przodu. Tylko że w momencie, kiedy w Polsce na przykład zaczęły się strajki kobiet, to okazało się, że te wpisy, które ja sobie zaplanowałem jeszcze 2 tygodnie wcześniej, one w ogóle nie oddają nastrojów i one powinny być usunięte. I wiesz, no i skończyłem na tym, że musiałem usuwać, zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Więc lekcja, którą z tego wyniosłem, jest taka, że w tej chwili planuję niekoniecznie w miesiącu, tylko planuję na 2 tygodnie do przodu i jest jakaś kontrola tego na bieżąco, żeby się nie ukazywało jakieś, wiesz, wesołe rzeczy w momencie, kiedy jest smutno i tak dalej. Każdemu może się zdarzyć, żeby nie było wątpliwości. Jasne. My od czasu do czasu, wiesz, trafiamy w takie wydarzenia, które no, nie spodziewaliśmy się, a zapomnieliśmy już, że mamy coś zaplanowane na ten moment, trzeba jakoś gwałtownie odwoływać, ale 2020 nam pokazał, że tego jest i będzie bardzo dużo. Więc to, co ja rekomenduję, to jest coś takiego, co nazywa się ukierunkowana improwizacja, czyli nadal planuję rzeczy w mediach społecznościowych, ale zostawiam sobie przestrzeń na improwizację, czyli tam jest dużo więcej dziur, które ja uzupełniam z dnia na dzień, jeśli to. Natomiast kanały na komentowanie aktualnych wydarzeń, to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Live'y, nie wiem, nagrania na żywo, również audio, do tego na przykład służy Clubhouse. Z takich trendów, powiedzmy, na co będziesz zwracać uwagę w 2021 roku, nowa sieć społecznościowa, która jest voice only, tak? Czyli tylko dla głosu, tylko dla iPhone'ów na razie. Nazywa się Clubhouse, jest tylko na zaproszenie. Clubhouse, tak. Jest tylko na zaproszenie, natomiast rośnie w zastraszającym tempie. Ma w tej chwili 100 milionów użytkowników, jest wyceniana już na grubo ponad 100 milionów i tak dalej. I ludzie wsiąkają w nią, wiesz? I to jest tylko audio, sorry, bo zainteresowało mnie to bardzo, bo tylko audio. No, coś nie tak. Okej. I to bardzo przypomina, ja usiłuję się tak naprawdę, wiesz, wziąć za bary z zaklasyfikowaniem tego gdziekolwiek. Jeśli miałbym powiedzieć, to bardzo przypomina audycję radiową na żywo. Audycję radiową, do której każdy może dołączyć, czyli to nie jest, to nadal jest dla wielu słuchających medium tła, czyli wiesz, odpalasz sobie Clubhouse'a, to on ci leci w słuchawkach i tak dalej, ale możesz dołączyć w każdej chwili, możesz zmienić pokój, bo to jest audycja, wiesz, na temat, który cię interesuje. No i
ludzie, którzy tam przychodzą, mówią, że to jest strasznie wciągające, że to jakby wsiąkasz w to. I też to czuję po części. Mm-hmm. Mam mało czasu, żeby tam siedzieć, nie? Ale mm-hmm. generalnie czuję to. Natomiast jest to na pewno sieć społecznościowa, która namiesza w sensie takim, że ja widzę, jak ja tego używam. To znaczy, że docieram na Clubhouse'ie do ludzi, którzy mnie potem na przykład, nie wiem, followują na Facebooku, Instagramie czy czymkolwiek innym, ale ja do nich nie dotarłem za pomocą starego Facebooka, starego Instagrama, bo już nie jestem w stanie. Natomiast no oni mówią, ej, ale ten człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia, więc może warto. I pod tym względem uważam, że warto, że jakby mieszasz sobie w tej takiej ustalonej społeczności, bo ludzie na Facebookach czy Instagramach mają już swoje rytuały i ciężko im dodawać kogoś nowego, a tu się okazuje, że właściwie... Jest inne medium. No wiadomo, audio ma swoje plusy, tak? Nie. Ze względu na właśnie to, że w tej chwili te media społecznościowe, filmy i tak dalej, to wszystko nam zajmuje tyle czasu, a jednak audio można słuchać robiąc coś innego. Ja dlatego słucham namiętnie podcastu, bo to jest proste, po prostu idziesz na spacer, słuchasz podcastu, biegasz, słuchasz, gotujesz, słuchasz podcastu, więc forma audio, fajna rzecz. Okay, ja jakby próbując zaklasyfikować Clubhouse'a do czegokolwiek, mówię, to jest podcast dla ludzi, którzy nagrywają w tej chwili podcasty o aktualnych wydarzeniach, które nie będą aktualne właściwie za 2 tygodnie. I jest mnóstwo takich ludzi, ja się śmieję, że to są ludzie, którzy nagrywają swoje filmiki, wrzucają na YouTube'a, jak za kierownicą wrzeszczą na wydarzenia dnia poprzedniego, nie? Teraz oglądasz to, dlatego że jest to jakaś forma takiej, nie wiem, płytkiej rozrywki, za tydzień to nie będzie miało żadnego znaczenia i właściwie ta audycja powinna pójść na żywo, nie powinna zostać nagrana, po to, żeby nie pozostał po niej żaden ślad. I Clubhouse obniża bardzo barierę wejścia na taki rynek, no bo nawet film, gdzie krzyczysz za kierownicą do telefonu i potem to nagrywasz, trzeba w jakiś sposób obrobić, wysłać na serwer i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Natomiast tutaj po prostu włączasz i mówisz. Okay. Jesteś. Nie? To jest takie Insta Story, czy tam Story, ale audio. Ale audio. Tak, jakby w dłuższej formie. Mnie wkurzają Insta Stories właśnie dlatego, że muszę się zmieścić w tych 15 sekundach. I tak, to jest bardzo wkurzające. A jak nie, to mnie pocnie i tak dalej, i tak dalej. Wkurzające potwornie. Natomiast jeśli mogę sobie pogadać na żywo, to widzę w tym kilka zalet, także żeby nie było wątpliwości. Okej, okay. Super. Okej, czyli mówiliśmy o tej zwinności, czyli tutaj też dalej planujemy, ale wbudowujemy w ten proces możliwość adaptacji, nie? Bo to tak, o to chodzi, żeby, tak to żeby no, nawet planując nasz content, żeby móc zmienić jednak w każdej chwili to co jest zaplanowane, bo chyba bez planowania w ogóle to się raczej nie ma sensu w biznesie działać, ale jednak ta możliwość adaptacji jest tutaj ważna. Okej, okay. Mówiłeś jeszcze w trendach o wyższym celu. Wyższy cel tak naprawdę sprowadza się do tego, że marki się bardzo mocno do siebie zbliżyły. I przez zbliżyły rozumiem właściwie negatywne coś, bo kiedyś marki konkurowały ze sobą w taki sposób, że na przykład jedna się wyróżniała lokalizacją, była bliżej twojego domu, a druga była dalej i można było na takim rynku jeszcze się wyróżnić. Ale w momencie, kiedy zaczynamy robić zakupy przez internet, to okazuje się, że lokalizacja na przykład nie ma znaczenia i te dwie marki, które w twojej głowie były jedna bardziej atrakcyjna, a druga mniej atrakcyjna, były daleko od siebie, one się zbliżają, bo one mają ten sam asortyment i masz tak samo blisko do nich w internecie i tak dalej, i tak dalej. Więc my już przestaliśmy kupować ze względu na takie płytkie pozycjonowanie, a zaczynamy się zastanawiać, dobra, to w takim razie, jeśli one są takie same i mam tak samo daleko do nich, to dlaczego powinienem od nich kupować? I to jest ten wyższy cel, tak? Czyli popracowanie nad tym swoim jak i dlaczego, a nie co. Bo to, że sprzedajesz ziemniaki, przestaje ci odróżniać od innej marki, która sprzedaje ziemniaki. Wcześniej miałeś klientów dlatego, że no, byli blisko. To dotyczy restauracji czy czegokolwiek innego. A teraz się okazuje, że... wyższy cel, że klienci tak naprawdę zaczęli z powodu tego trendu zwracać uwagę na to, co napędza taką markę, czy ona jest etyczna, czy i tak dalej, i tak dalej. Więc to i pokazanie tego, przekazanie tego właśnie przez archetyp, świetna rzecz. Mm-hmm.
Czyli tutaj, no bo w sumie to oczywiście to, że marki czy firmy powinny mieć misję i przemawiać do emocji klienta, to nie jest nic nowego, ale w tej chwili stało się to ważniejsze przez to, że jakbyśmy wylądowaliśmy w demokracji internetu, tak? Online. Tak, dokładnie. Czyli różne inne rzeczy nagle przestały być ważne, więc co nas wyróżni? Okej. Czyli ta misja, ten wyższy cel. Tak to widzę. I ostatni trend, który tam był w tym artykule, był o markach osobistych. To znaczy, że chodziło o to, że ponieważ większość interakcji z marką to jest znowu interakcja online, czyli przez stronę internetową, to tak samo jak firmy o różnym asortymencie zbliżyły się do siebie w głowie konsumenta, bo oferują to samo doświadczenie, tak samo wielka korporacja, czy na przykład restauracja, która ma, wiesz, cudowny wystrój i tak dalej, zbliżyła się do małej budki, dlatego że oferuje bardzo podobne doświadczenie przez stronę internetową, stronę na Facebooku, online, czy cokolwiek innego. I to jest szansa dla marek osobistych, to znaczy, że to jest potężna przewaga, którą miały duże korporacje nad markami osobistymi, w tej chwili została zniwelowana i marki osobiste mają szansę wybić się bardziej i tak dalej, i tak dalej. I wariacją na temat tego trendu jest coś, co nazywa się subskrypcja marki osobistej. Coś, co, nie wiem, Michał Szafrański w Polsce zapoczątkował bardzo fajnie, czyli zapisujesz się, płacisz twórcy miesięczny jakiś abonament. Do tej pory mieliśmy takich twórców, wiesz, na YouTubie, Patronite czy cokolwiek innego, a w tej chwili tych twórców jest coraz więcej i to jest coraz bardziej taki prominentny trend, że możemy takiemu twórcy płacić jakąś drobną kwotę, no i za to, żeby on tworzył, uczył nas, bo to może twórca, nauczyciel, rozrywkowiec, że tak powiem, i inne rzeczy, i to cały czas działa, więc to jest coś znowu, czego będziemy obserwować więcej w 2021 roku. Czyli coś w rodzaju klubu tej danej marki czy danej osoby, gdzie płacisz za dostęp do materiałów, powiedziałabym, VIP. Tak, to znaczy, no bo jak marki osobiste nadal, żeby zaistnieć, muszą jednak, tak jak mówię wcześniej, być wydawcą i publikować, więc tutaj musi być różnica między tym materiałem, który jest bezpłatnie dostępny, a materiałem dostępnym płatnie. I tutaj chodzi o subskrypcję online, tak? Dobrze to rozumiem? Tak. I nie widzę problemu, żeby marka, która jest restauracją, i robi ten trend, który nazywa się marka jako wydawca, czyli robi na przykład magazyn Food, kasowała jeszcze za treści premium w tym magazynie Food swoich odbiorców, także te subskrypcje marki osobistej, zresztą nie tylko marki osobistej, ale będą. Okej, super. To mamy wszystkie trendy chyba, tak? Tak, o których mówiłeś w artykule. Może, nie wiem, jeszcze jakieś nowe ci się urodziły od czasu pisania tego artykułu. Nie. Znaczy tutaj z takich rzeczy, które się wydarzyły od czasu pisania tego artykułu, no to mieliśmy w Ameryce, wiesz, szturm na Kapitol. Mamy taką rosnącą popularność Clubhouse'a. Mamy, a propos demokratyzacji, mamy ten cały skandal, nie skandal, tak? Z Wall Street Brokers i demokratyzacją, powiedzmy, rynku akcji. To też jakby wpisuje się w ten trend wyższych wartości, tak? No bo ludzie to robili między innymi dlatego, żeby ukarać fundusze hedge fundingowe. Więc różne takie rzeczy, one się mieszają, ale znowu, to jest szybkie, bardzo szybkie, więc ja staram się koncentrować na tych megatrendach, a niekoniecznie bawić się w te mniejsze, bo one są, znikają i tak dalej. Dużo z tego, co powiedziałeś, Pawle, dotyczy tej w sumie sytuacji, w którą weszliśmy z początkiem pandemii, czyli że nagle kontakty offline, dużo firm zostało zamkniętych i tak dalej. No ale jednak mimo wszystko chyba wszyscy mamy nadzieję, że w końcu kiedyś będziemy mogli wyjść z domu. W końcu kiedyś dzieci pójdą do szkoły, no nasze już niedługo, nie wiadomo na jak długo, ale dobrze. Ale w końcu kiedyś wrócimy do jakiejś tam
powiedzmy normalnej sytuacji, gdzie restauracje się otworzą, sklepy się otworzą i będzie można wyjść i żyć i odbywać podróże i tak dalej. Nie sądzisz, że wtedy wszystko stanie do góry nogami? Bo ja mam takie wrażenie też, że ludzie mają dosyć siedzenia w domu, aha, siedzenia online, patrzenia na ekran, spotkań przez Zoom, robienia wszystkiego przez Zoom, tak jak my dzisiaj, ale jest tego dużo i ludzie są tym w jakiś sposób zmęczeni już. Czy nie sądzisz, że będzie takie hura, że no to teraz w końcu wyłączamy komputery i idziemy do restauracji i tak dalej i właśnie bardziej offline? Wprost przeciwnie. Okay, ludzie się nauczyli, że mnóstwo rzeczy, które wcześniej uważali, że nie da się zrobić przez Zoom, da się zrobić przez Zoom. Mnóstwo rzeczy, których nie da się zrobić przez internet, tak uważali przed pandemią, da się zrobić przez internet. My będziemy rzadziej chodzić do restauracji, dlatego, że jest mnóstwo ludzi, którzy wolą zamówić jedzenie do domu i ono jest wystarczająco dobre, tak? To znaczy, że rozumiem, że są pewne okazje, że ja będę chodził do restauracji, ale jeśli zamawiam sushi, to sushi w dostawie jest wystarczająco dobre w większości przypadków, a oszczędność czasu jest dosyć sporą przewagą. Spotkanie godzinne, które mam, nie wiem, w Warszawie, zupełnie spokojnie można odbyć przez Zooma, niż, wiesz, wsiadać w samochód, jechać 4 godziny do Warszawy, czy tam 3, jak ja jeżdżę, odbyć godzinne spotkanie i 3 godziny z powrotem wracać. Bez sensu, tak? Więc my będziemy, uważam, że trochę mniej podróżować, ta normalność, o której ty mówisz, ona, ja bym ją określił mianem nowa normalność. Znaczy, my już nie wrócimy do tego, co było, tak jak nie wróciliśmy do podróżowania bez zabezpieczeń po 11 września 2001. Tak, to znaczy, że wiesz, to traumatyczne wydarzenie, które wstrząsnęło światem, ale nie jest już jak dawniej. Znaczy, to się nigdy więcej nie wydarzyło, ale nie jest już jak dawniej. Są kolejki na lotniskach i różne inne obostrzenia. Tak samo będzie z pandemią. Tak? To znaczy, że będą regiony, gdzie, nie wiem, maseczki będą obowiązkowe, restauracji będzie mniej i tak dalej, i tak dalej. Spotkań na Zoomie będzie więcej, więc wiesz, nie? A będziemy jeszcze podawać sobie rękę i się całować w policzki, czy już nie? To mnie też... Też wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi, dla których to nie jest już jakąś taką formą. Pamiętaj, że nie wszyscy ludzie myślą tak samo. To znaczy, że ta pandemia to jest raj dla introwertyków, którzy stwierdzają, że hej, nie wychodzenie z domu. Do tej pory byłem za to piętnowany, natomiast w tej chwili, kurczę, ale wszyscy tak żyją. Przekonaliście się, że się da, że jest fajnie, więc wiesz, będziemy więcej oglądać telewizji w domu, tak? Czyli Netflixy i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy chodzić do kina na hura. Jasne, że tak, ale jednak dużo mniej, więc tutaj dużo się zmieni. Czyli ty już też nie będziesz występował na konferencjach na żywo? Będę, ale dużo mniej. Wiesz, zupełnie poważnie, ja jestem jedną z tych, ja po pierwsze jestem introwertykiem, po drugie jestem jedną z tych osób, które od dawna na przykład wojowały z moimi klientami, że da się to spotkanie zrobić zdalnie, że mamy już wystarczająco szybki internet, ale ludzie sobie jednak ten uścisk dłoni cenili, nie? Teraz ja spędzałem w drodze 20 dni w miesiącu na spotkaniach, konferencjach i tak dalej, i tak dalej. Liczę, że po tym, jak wrócimy do tego, co określiłaś mianem normalność, połowa z tego zostanie, tak? To znaczy, że będę miał 10 dni w miesiącu face to face, a 10 dni w miesiącu będę miał zdalnie i nikomu to nie będzie przeszkadzać. No ja mam nadzieję, że dzięki temu też będziemy mieli mniej korków. O, sama widzisz, mniej korków, tak? Jakby... W Holandii od czasu pandemii nie ma korków. Problem został zupełnie rozwiązany. W 100%. Super. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Pawle, za dzisiejszy wywiad. Powiedz jeszcze, gdzie Cię znaleźć dla słuchaczy i słuchaczek? Mam stronę internetową pod adresem pawełtkaczyk.com. Jak chcecie się ze mną skontaktować, jest tam formularz kontaktowy i spokojnie można tamtędy. A jak piszecie Paweł Tkaczyk w Google, to wyskoczą Wam Facebooki, Instagramy, YouTube i wszystkie inne rzeczy, które mam.
Wszystkie kanały. To kiedyś musimy jeszcze się umówić na rozmowę, jak to zrobić, żeby być wydawcą na 10 kanałach jednocześnie. Nie musisz być jednocześnie, właśnie o to chodzi, że nie musisz być jednocześnie. Ja publikuję jeden live w miesiącu na Facebooku, taki mam na przykład ten. Ten live potem leci na YouTube'a. Nie publikuję specjalnie na YouTube'a, bo nie, tak jakby nie przepadam za wideo, uważam, że to zajmuje dużo czasu, nie mam umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to dla mnie wystarczające, tak? Nie lubię się z Instagramem. W sensie ale takim, jesteś na nim. Jestem tam, ale nie jest to mój główny kanał. I jakby pierwsza rzecz, do której namawiam ludzi, którzy mnie obserwują na Instagramie, wysłuchaj, wpadaj na blog, zapisz się na newsletter, tamtędy porozmawiamy, bo jakby to jest najlepszy kanał. No. Okej, nie, no znaczy ja też uważam, że można, bo tak jak dzisiejszy podcast nagrywamy, on się pojawi i na blogu, i akurat też na YouTubie, i jako podcast, więc to jest bardzo dobry pomysł, żeby tą samą treść wykorzystywać w różnych kanałach, ale wiem, że dla osób początkujących jest to ciągle taki temat, że czują się przytłoczeni, że mam zrobić to i to i to i to. I tutaj w tym przypadku 2021, od czego byś zaczął, jak ktoś zaczyna swój biznes i jeszcze nie publikuje, gdzie powinien zacząć? Znaczy zupełnie poważnie myślę, że jeśli może, to na Clubhouse ze względu na to właśnie mieszanie. Drugi w kolejności YouTube albo Instagram. Natomiast tam jest już tłok tak duży, że bez płatnej promocji, bez jakby cross-promocji i tak dalej, bardzo ciężko się tam wybić. Naprawdę bardzo ciężko. Zgadza się. Dobrze, dzięki. Już nie będę Cię zatrzymywać, bo miałabym jeszcze jakieś 120 pytań, ale to zostawimy sobie na inny raz może, jeżeli się zgodzisz. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, Pawle, i do usłyszenia i zobaczenia w przyszłości. Dzięki wielkie, do usłyszenia. I to była cała rozmowa z Pawłem Tkaczykiem. Mam nadzieję, że tak jak ja miałam wiele przyjemności z jej przeprowadzenia, Ty miałaś wiele pożytku i przyjemności z jej słuchania. Mam nadzieję, że zastosujesz coś z tego, co dzisiaj się dowiedziałaś w Twoim właśnie biznesie, w Twoim własnym biznesie i w praktyce. No bo przecież o to chodzi. Trendy trendami, oczywiście nie do wszystkich musimy się stosować, ale myślę, że warto jest adoptować się do zmian na rynku i warto wiedzieć, co w trawie piszczy. Warto wiedzieć, że na przykład są nowe social media, które rozwijają się bardzo szybko. Warto wiedzieć, w jaki sposób można podejść do budowania swojej społeczności, czy pomyśleć, w jaki sposób Twoja firma może się stać wydawcą. Także bardzo Cię zapraszam do tego, żeby podzielić się komentarzem czy pytaniem na mojej stronie, czyli lidiakrawczyk.com/33. Znajdziesz wszystkie linki do tego podcastu, ale możesz też pobrać notatkę wizualną przygotowaną przez Anię Staśkiewicz z tej rozmowy i przypomnieć sobie najważniejsze punkty, które w tej rozmowie miały miejsce. Także serdecznie zapraszam Cię do pobrania notatki wizualnej. I na koniec zaproszę Cię oczywiście do kolejnego odcinka podcastu, a tym razem będzie to druga część jakby cyklu o planowaniu, z tym, że teraz będę mówić o realizacji zadań związanych z Twoim planem, tak aby działać skutecznie już na co dzień, aby wiązać to, co zaplanowałeś sobie strategicznie, Twoje takie cele na wysokim poziomie, już konkretnie codziennie, jak to rozbijać, jak pracować skutecznie, jak nie dawać się ściągać ze swojej obranej ścieżki, czyli o realizacji celów będę mówić w przyszłym odcinku podcastu, w odcinku 34. Już teraz Cię na niego serdecznie zapraszam. A teraz dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam Cię, ściskam Cię serdecznie. Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu i do usłyszenia. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie. Czy to będzie na iTunes, Spotify, Podcast Addict czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka.
I proszę, podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com/podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie. A każdą porażkę traktuję jako ważną lekcję.